Podole to jedna z najstarszych miejscowości gminy Gródek nad Dunajcem. W wieku XIV wieś nosiła nazwę Stara Przydonica. W latach 1358-1373 obdarowana została parafią z fundacji rycerskiej Drużynitów. Obecny kościół wzniesiono w 1440 roku. Jego fundatorem był Stanisław Tenczyński, Herbert Topór, który w wianie swej żony Barbary, wnuczki Zawiszy Czarnego, a późniejszej żony Jana Czarnowskiego, ojca słynnego hetmana, wieś tę otrzymał wraz z dobrami rożnowskimi. Kościół zbudowany jest z drewna w stylu gotyckim jednonawowy. Jego korpus z trójbocznym prezbiterium jest oszalowany. Świątynię wzniesiono zgodnie z obowiązującymi w średniowieczu prawidłami architektury sakralnej. Główny ołtarz kościoła zaprojektowano w stylu renesansowym, tak jak i całe wnętrze ozdobione malarstwem ściennym, ukazującym popularne w owym czasie sceny sakralne. Polichromia ta pochodzi z 1542 roku. Podole jest dzisiaj naturalnym zapleczem dla letników, którzy tutaj szukają spokoju w prywatnych kwaterach agroturystycznych.